Witam serdecznie wszystkie zodiakalne byki na moim kanale i zapraszam do czytania na styczeń 2023. Sprawdzimy energię na ten miesiąc, czyli pracę, finanse, uczucia, zdrowie. Przypominam, kochani, że czytanie to jest ogólne, ono nie musi rezonować z każdym z Was. Jeżeli macie ochotę na czytania prywatne, śmiało zapraszam do kontaktu. Adres e-mail znajdziecie w opisie pod tym filmem. Wykonuję czytania z odpowiedziami na wszystkie Wasze pytania, czytania partnerskie, miłosne, miesięczne oraz roczne. Wykonuję również bransoletki z naturalnych kamieni ze znakami zodiaku na zamówienie. Zajrzyjcie proszę do działu Karty Społeczność na moim kanale, tam są zdjęcia wraz z opisami. Warto zatem dobrać odpowiedni kamień dla swojego znaku zodiaku, wówczas będzie Was chronił jak osobisty talizman. Moje drogie byczki, sprawdźmy zatem, z jaką energią wchodzicie do stycznia. Taka trochę nostalgia, tęsknota, zaglądanie do przeszłości, zastanawianie się, czy aby wszystko na pewno zostało podomykane w starym roku, czy aby na pewno czegoś nie przeoczyliście. Mam wrażenie, że za czymś bądź za kimś tęsknicie. To jest takie rozpaczanie, tęsknota. Piątka kielichów często pokazuje sytuację, w której nam się wydaje, że coś zostało bezpowrotnie utracone, natomiast my nie widzimy jeszcze możliwości na to, żeby coś naprawić, tak? Bo widzimy rozlane trzy kielichy, natomiast nie zauważamy tych dwóch, które stoją pełne. Więc kochani, nie wszystko zostało utracone. Jeżeli coś jeszcze macie do zrobienia, to jak najbardziej możecie to zrobić. Jeżeli za kimś tęsknicie, możecie z kimś porozmawiać, spotkać się. Tutaj jest sprawa jeszcze do odratowania. Jeśli chodzi o Wasze finanse, karta głupca, tu są nowe początki. Albo zaczynacie nową pracę, albo po prostu zostaniecie przeniesieni na inne stanowisko. Tu jest jakiś nowy początek w sprawach finansowych i będziecie się bardzo z tego powodu cieszyć, kochani. Ta karta też mówi czasami o jakiejś wygranej, nie wiem, może gracie w totolotka, jakieś zdrabki. To może być drobna wygrana, ale taka, która Was tutaj ucieszy. Jeżeli macie jakieś sprawy sądowe, czy nie wiem, walczycie o alimenty na dziecko, tutaj, kochani, również widzę, że jeśli chodzi o te finanse, zostaną Wam przyznane. Czy też jeżeli staracie się jakąś pożyczkę, kredyt również. Tu jest, kochani, dużo radości i tu są jakieś nowe początki w sprawach materialnych. Więc jeżeli martwiliście się, że coś nie spłacicie, że po prostu będziecie do tyłu z długami, to tutaj, kochani, widzę, że to wszystko zacznie się pomyślnie układać, także nie ma co się martwić na zapas. Co będzie zajmowało Wasze myśli? Arcykapłanka. Będziecie się skupiać albo na jakiejś osobie, bo przy tych dwóch kartach też widzę trygon wody przy Was, rybę, raka, skorpiona. Być może tęsknicie za kimś. Być może, kochani, tutaj przede wszystkim może być taka sytuacja, że będziecie też słuchać swojej intuicji mocno w tym miesiącu. Ja bym chciała wiedzieć, dlaczego są te karty. Ja sobie rozłożę więcej, żeby tutaj teraz nie zgadywać. Przy całym rozkładzie zaraz sprawdzimy, o co tutaj chodzi. Powiem tak, tu są dla stałych związków jakieś zmiany w obrębie domu, rodziny. Niektórzy z Was będą myśleć o przeprowadzce, ale kochani, ja mam w ukryciu też osoby. Tu jest diabeł, arcykapłanka, ósemka kielichów. Niektórzy zakończają jakieś stałe związki na rzecz właśnie wejścia w romans, w nową relację. Tu gdzieś w pracy ukryte były jakieś związki. Jak nie w pracy, to nie wiem, poza pracą, ale widzę właśnie romanse. Widzę też przy Was koziorożce. Widzę też pannę byka. Kochani, tu mam dla niektórych z Was informację, że odchodzicie, zakończacie jakieś relacje całkowicie, definitywnie i wchodzicie w nowe związki. Możecie po prostu myśleć o tym, żeby coś zakończyć, bo to już się wypaliło, to już nie ma solidnych podstaw, żeby po prostu dalej iść z tą relacją, nie ma solidnych fundamentów, to się po prostu rypło. Przyszła nagła wieża niespodziewana, tak, jakieś związki zostały zakończone. Tutaj dla singli też widzę, że możecie przyglądać się komuś, albo ktoś Wam się przygląda, nie wiem, w internecie, Instagram, Facebook. Ktoś Wam się mocno przygląda i ktoś mocno o Was myśli. Natomiast Wy tego nie widzicie, Wy jesteście odwróceni tyłem. Być może to jest jakaś osoba, której jeszcze nie znacie, albo, no nie wiem, nie spodziewacie się, że akurat tej osobie się możecie podobać. Ktoś może w tym miesiącu wysłać do Was wiadomość, zaprosić Was na randkę, na spotkanie. I to będzie dla Was takie miłe, bo to będzie coś nowego, czego Wy się zupełnie nie spodziewacie, bo tu z otoczenia przychodzi, kochani, księżniczka kielichów. Spotkanie, randka, wyznanie uczuć, ktoś Wam może powiedzieć o swoich uczuciach, no i mamy kartę siły, tak?
chemia, energia seksualna, jakiś pociąg fizyczny mocny. Tutaj będziecie się z kimś spotykać, będziecie próbować wchodzić w jakieś nowe relacje, kochani. No i powiem szczerze, że to będzie coś takiego gorącego. Ogniste romanse, gorące właśnie tutaj relacje, które będą opierały się przede wszystkim na fizyczności. Czy z tego później będzie związek, no to nie mam jeszcze pojęcia, bo to jest rozdanie na styczeń, więc w styczniu widzę po prostu, jakby te relacje tutaj romansowe miały po prostu się zaogniać. Tu jest dużo pasji, dużo namiętności, tak? Bardzo duża chemia pomiędzy wami. To mogą być właśnie relacje Twin Flames. Natomiast, kochani, czy to się rozwinie dalej? No to mówię, to już zapraszam do czytań prywatnych, jeżeli macie taką sytuację. Bo każdy jest inny, tak? To czytanie jest ogólne, wiadomo, też nie będzie z każdym rezonowało, ale jeżeli macie podobną sytuację, a chcecie wiedzieć, jak to się rozwinie i czy jest sens w ogóle brnięcia w te relacje, ten związek, jak najbardziej możecie do mnie napisać. Tutaj, kochani, widzę, że po prostu od was będzie zależało, co się w tym miesiącu wydarzy i wy będziecie rozdawać karty teraz. Jeżeli chodzi o zdrowie, pojawił się księżyc, no ta karta często w tarocie zaciemnia diagnozę. Może tak być, że na przykład lekarz nie do końca wie, co wam dolega i też, kochani, należy zwrócić uwagę na żołądek. Także uważajcie na to, co jecie, starajcie się po prostu lekko strawne rzeczy jeść, żeby nie mieć później perturbacji żołądkowych, no i innych z tego tytułu właśnie problemów. W pracy, kochani, tu jest jakiś nowy początek, ktoś wam się też będzie przyglądał, tak? Będzie wam patrzył na ręce, na to, jak pracujecie. Ktoś będzie oceniał waszą pracę. Natomiast wy, widzę, bardzo radośnie podchodzicie do tej pracy. Może to jest coś nowego i dlatego jak rozpoczynacie nową pracę, no to wiadomo, że ktoś się przygląda, żeby was poobserwować. Czy w ogóle się nadajecie, czy macie zdolności, czy to tutaj radzicie sobie z obowiązkami. Natomiast wy, widzę, tak lekko podchodzicie, nawet nie stresujecie się tym, że ktoś wam patrzy na ręce. Wy po prostu, mam wrażenie, lubicie tę pracę. I ona wam sprawia przyjemność. Natomiast jeżeli są osoby, które się bały, czy na przykład umowa zostanie przedłużona, albo myśleliście o tym, czy dostaniecie awans, jak najbardziej, myślę, że ktoś tutaj w pracy się wam przygląda właśnie po to, żeby ocenić tę waszą pracę, wasze umiejętności i możecie liczyć na przykład końcem miesiąca na awans. Nawet w połowie. Nawet w połowie, powiedziałabym. Także tutaj, kochani, faktycznie. No dla singli powiem wam, koniec singielstwa, koniec bycia samemu. Tutaj pojawia się ktoś do relacji i przede wszystkim widzę osoby poznane przez internet. Ktoś was może zaczepić, może gdzieś, nie wiem, macie aplikacje randkowe, z kimś tam piszecie, romansujecie, spotykacie się, no i teraz zechcecie się po prostu tak spotykać już bardziej poważnie. Tu jeśli chodzi o podróże, kochani, przede wszystkim zwróciłabym uwagę na to, czy na przykład jeżeli lecicie gdzieś samolotem, czy te loty nie będą odwołane, opóźnione, tak, ze względu na to, że mrozy, śniegi. No, ostatnio są takie sytuacje, bo tu mam kartę, która pokazuje, że mogą się pojawić jakieś problemy z podróżą, z komunikacją. Tak samo samochód. Sprawdzajcie, kochani, dokładnie, czy wszystko jest ok, czy oleje powymieniane i czy po prostu jesteście gotowi do jakiejś dalszej podróży, tak. Jeżeli planujecie długie podróże, no to trzeba zawsze mieć po prostu przegląd samochodu zrobiony. Kochani, w ogóle fajny miesiąc. Zobaczmy jeszcze, jakie jest ostrzeżenie od kart. Papież, no właśnie, jeżeli ktoś jest w stałych związkach i ma rodzinę, to tutaj się, kochani, zastanówcie, czy warto po prostu brnąć w romans, czy warto no, stawiać stałą relację na ostrzu noża, tak? Czy to po prostu nie jest tylko jakiś przygodny romans. Czy ta osoba jest warta tego, żeby po prostu tutaj zostawić rodzinę, długie lata budowania związku, tak? I wszystko postawić na jedną kartę. Karta się radzi po prostu przyjrzeć temu, tak? Czy to jest w ogóle tego warte? Także takie przesłanie. Ja wam, kochani, życzę wspaniałego miesiąca. Zapraszam do czytań prywatnych, jeżeli macie ochotę. I po bransoletki z waszym znakiem zodiaku. Pozdrawiam serdecznie, ściskam was mocno. Wszystkiego dobrego.